Kamil Grosicki był bliski dna. Obserwuj po więcej ciekawostek. Mało kto pamięta, że Grosicki w 2007 roku przeszedł do Legii Warszawa. W stolicy rozegrał tylko 11 spotkań. Jego uzależnienie od hazardu spowodowało, że pod koniec 2007 roku przebywał na odwyku na Mazurach. Jego dług wynosił 300 tysięcy złotych. Potem wylądował w szwajcarskim FC Sion, gdzie miał się odkuć, ale nie radził sobie kompletnie. Przez nieznajomość francuskiego zrzekł się swoich półrocznych zarobków, rozbił dwa auta i spóźniał się na treningi. Dopiero Cezary Kulesza i jego Jagiellonia odbudowała Grosika, za co Kamil jest mu dozgonnie wdzięczny.